Cześć dziewczyny, dzisiaj kolejny filmik. Troszkę mnie nie było, ale wiecie, że byłam nad morzem, więc nie miałam jak za bardzo nagrywać. Przyjeżdżam i wielka paczuszka, wielka niespodzianka mam. Mam niespodziankę Biglossy by Hebe. Że nowe pudełeczko, no powiem, że tak, stało pod moimi drzwiami. Także mam i jeszcze w tym pudełku był taki magazyn, Biglossy magazyn. Wiosna 2015, nie wiem czy on jest z każdym numerem, czy nie, bo już dawno Biglossy nie miałam. Także mamy taki magazyn i powiem wam, że pierwszy raz w ręku mam ten magazyn i jestem w szoku, ponieważ szkoda, że on nie jest tak sam sprzedawany, bo naprawdę chętnie bym go kupiła. Jest o jakichś tam nowościach kosmetycznych. Oczywiście, o, jest też opisane, co jest w pudełeczku, to mi się podoba. Tutaj są wszystkie produkty opisane i pod spodem macie opisy, cenę, także naprawdę fajnie. Później macie, na przykład dowiedz się, jaki masz typ cery, no taki naprawdę poradnik. I myślę, że kobiety chętnie by kupowały taką gazetę, chętniej niż jakiegoś Joya i tak dalej. Bo tu macie na przykład kremy korygujące, hit czy kit, i macie bardzo dużo kremów korygujących, czyli CC, BB i tak dalej. Później kremy potoczne, no zobaczcie, ile jest w ogóle wymienionych, można się bardzo dużo o tych markach dowiedzieć. Nie ma takiego chyba czasopisma, jakiegoś magazynu urodowego, żeby było tyle na przykład kosmetyków, jakichś recenzji, nowości. Tu też mamy jakieś nowości, filtry słoneczne. Także naprawdę mało jest takich czasopism, gdzie takie rzeczy są. Jest na przykład marka Isadora opisana. Zobaczcie, jak fajnie, letnie jakieś makijaże. No, naprawdę powiem wam, że może niech Biglossy pomyśli o tym, aby wprowadzić coś takiego, jak uniknąć rozwijających się końcówek. Tu jest Hebe, 5 kroków by być fit, jakieś konkursy, też relacje ze spotkań z Biglossy, z blogerkami. Także naprawdę coś fajnego. Myślę, że warto byłoby coś takiego wprowadzić, jak tak sobie przejrzałam na szybko. To fajnie, po prostu jest dużo takich nowości kosmetycznych. Jeżeli ktoś się buja w tym świecie i lubi go, to naprawdę fajne takie czasopismo. No ale dobra, przechodzimy do pudełka. Ja go jeszcze nie otwierałam, chociaż teraz już widziałam, co jest w środku w pudełeczku przez tą gazetkę. I tutaj się wysypują na samym początku jakieś karteczki. I mamy GOSH, pewność efektu, Makeup Inspiration. Dobra, tu jest o GOSH-u w ogóle taka jakby wizytówka. Ja na spotkaniu, w którym byłam weekend, też miałam spotkanie z GOSH-em. I jak wiecie, ja od dawna polecam kosmetyki GOSH-a i bardzo je lubię, dlatego no tu mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, no dobra, zerknęłam, wiem, że coś z GOSH-a będzie. Mamy kupon Hebebon 10 zł do 30 czerwca, ale trzeba wydać minimum 50 zł. A co to jest? Aha, to jest karta Hebe. Jeżeli nie należycie, to tutaj macie kartę Hebe, możecie wypełnić, zanieść do Hebe, będziecie miały. Ja już swoją kartę Hebe mam. I to, co mi się bardzo spodobało, to są takie nalepki właśnie z Hebe, ale nie tylko, bo są z jakimiś szminkami, to są z ustami, z tym motylkiem Hebe, pięknie dziś wyglądasz, jakieś usta, perfumy, kobiecy sposób na... najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Także coś fajnego można sobie, nie wiem, na przykład taki kalendarz okleić. Ja sobie nim okleję taki notatnik, w którym robię zapiski, jakie filmy będę nagrywała. Także na pewno to wykorzystam i wam pokażę. Tu mamy karteczkę. I mamy środek. Jeszcze zaklejony. Przepiękna wstążka fioletowa. Ej, nawet się ubrałam pod kolor, nie wiem czy widzicie. Ale zobaczcie, to mi troszkę widać. Jestem ubrana pod kolor. Także fajnie. Fajnie. Dobrałam się do Biglossy. Piękna fioletowa wstążeczka, naprawdę fajna, taka karbowana. Otwieram ją. Wyjmę sobie. Zrywam tą. Podarłam. Nie podarłam, oddarłam trochę. Uszkodziłam bibułę. Bibuła też jest różowa. Teraz już mam. Na pierwsze co widzę, to widzę kolczyki. Cut and Cut. Ja kojarzę je z... chyba z Empiku, tą firmę. To są takie kolczyczki. A, chodź tu. Zaraz zobaczymy, ile one normalnie kosztują. I one są takimi, z takimi diamencikami. Tak wyglądają. Mam nadzieję, że widzicie. Coś takiego. Bardzo ładne. Teraz szczególnie na lato będą ładnie odbijały słońce. No, fajne. I te kolczyczki kosztują zupełnie coś innego, więc rzadko w tych pudełkach urodowych coś takiego jest.
9,99 za parę kolczyków. I to jest prezent. I on chyba był w każdym pudełeczku. Dalej to, co tutaj widzę, to są plastry na zniszczone pięty, żużoba. O proszę. Coś takiego jak te skarpetki złuszczające, ale one mają za zadanie odżywiać. To kosztuje Purderm. Plasty na zniszczone pięty. O! Intensywna terapia opracowana, aby nawilżyć, ukoić suchą i zdrukować ciałą skórę pięt. Składniki regenerujące zmiękczają na skórę kożę, tworzą warstwę ochronną. 19,99 za 4 sztuki. No proszę. Zobaczymy. Nigdy czegoś takiego nie miałam. Nawet słuchajcie, nie słyszałam o czymś takim, żeby było coś takie na pięty nawilżające. Coś na cały dzień czy na noc? Na noc, tak. Pozostaw plaster na noc, usuń następnego dnia rano. Już dzisiaj będę testować, bo jestem po morzu, wiecie, może jak się wraca z nadmorza, to ma się trochę przesuszone jednak stopy. Także dzisiaj będę już próbowała. Dalej, serum ultra regenerujące plus Shea. To jest marka SheFood. I to kosztuje 21,99. I ja coś podobnego już chyba mam, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest to samo. Nie wiem, czy ja mam serum czy krem. I to jest serum z kompleksem ceramidów i masłem Shea przeznaczony do znieczyszczonych, pobłękanych, szorstkich stóp. 21,99 za 50 ml. Słuchajcie, w ogóle super, że jest tyle kosmetyków do stóp, bo teraz jest lato, wiosna. Powoli zaczyna się robić ciepło, więc jeżeli nie dbałyście do tej pory o swoje stopy, to jest najlepszy moment, aby właśnie w tej chwili zacząć. Także i na pobłękane pięty, i tutaj krem do stóp, także naprawdę super. I on, słuchajcie, nie zawiera barwników, parabenów, pegów i silikonów. Też dziwne, bo bardzo często produkty do stóp zawierają silikony, więc fajnie. Że jest parafina, ale parafina do stóp jest ok, naprawdę. Jeżeli ktoś się strasznie wyrzeka parafiny, no to wiadomo, ale ogólnie parafina dla stóp jest fajna. Teraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie wiem, gdzie mam tamto. Czy to jest to samo? Nie, to jest coś innego. Zobaczcie. To ma taki aplikator. Wow. Pachnie przyjemnie, cytrynowo trochę. Ale zobaczcie, jak to wygląda, jak taka wielka strzykawa w ogóle. Super taki serum. Już mam teraz taki komplet do dbania o stopy, że po prostu będę stópki jak pupka niemowlaczka. Ratunek dla zniszczonych, przesuszonych stóp. Super, ja wiem, że to jest dostępne tak ogólnie w drogeriach, no ale tutaj pewnie w Hebe też, skoro to jest jakby pudełeczko z Hebe. A to co to jest? Wygląda jak trochę Dermacol. Ale to jest jakaś maska. Aha, to jest to, dobra. Fito. I to jest maska do włosów Fito Keratin. Ulga regenerująca maska do włosów osłabionych, uszkodzonych. Przywraca objętość, elastyczność, blask. I ojejku, to jest 106 zł za 200 ml. A tutaj jest 50 ml, czyli tak naprawdę za ponad 50 zł produkt. Czyli pudełeczko się już zwraca. Super. Kurczę, ale w ogóle to jest fajne, to jest taka aluminiowa tuba. Włosy zniszczone, no to też, teraz też niestety włosy cierpią. Ona ma brokat. Ale ładnie pachnie, tylko jest strasznie rzadkie to. I ma takie drobinki perły jakby, nie brokat, tylko... O Jezu, jak to pięknie pachnie, słuchajcie. Ale szkoda, że jest takie drogie, bo mi się... Zazwyczaj to, co jest drogie, zaczyna mi się później podobać, niestety. Także no zobaczymy, na pewno Wam dam znać. I idealna pojemność teraz w ogóle na wyjazdy. 50 ml to do włosów na trochę starczy. Super właśnie na wyjazd. I co jeszcze mamy? Bandy. I... Słuchajcie, jak ja zobaczyłam, że będzie coś z Bandy, mówię, Boże, super, bo wiecie, że ja Bandy w ogóle kocham. I było tak, albo to serum do rzęs, które wiecie, że już mam, albo ten energetyzujący multiaktywny koktajl 35+, który też już mam, albo był Bandy, krem złuszczający z kwasem migdałowym i polihydroksokwasami. Tego nie mam już, nie wiem, czy ja miałam, wydaje mi się, że miałam to samo, a jak nie, no to... To dobra, to może z tej linii profesjonalnej, ale miałam krem złuszczający z Bandy, który mi się już skończył. Mówię, Boże, żeby tylko w moim pudełku był krem złuszczający. I mam! W moim pudełku jest właśnie krem złuszczający. To jest 30 ml, a 50 ml kosztuje 69 zł, czyli naprawdę tutaj mamy ponad połowę kremu. 30 ml kremu to jest naprawdę dużo, spokojnie damy radę to przetestować, także zobaczymy, jak ten krem się z Bandy będzie sprawdzał, ale ja po prostu kocham Bandy. I też gdy dowiedziałam się, że to pudełko jest współpracą z Hebe, a właśnie w Hebe możecie dostać kosmetyki Bandy, to mówię, nie no, coś z Bandy musi być po prostu, bo dla mnie taki pierwsza myśl, mówię, albo micel, albo krem, no albo coś, no i jest krem, z którego no, jestem tak zachwycona, bo naprawdę ja uwielbiam kosmetyki Bandy i kolejny do spółki jest po prostu strzałem w dziesiątkę, także się cieszę mega.
I tu dalej mam Argan Oil. I to jest maseczka Pro Salon, maska do włosów z olejem arganowym, regeneruje nawilżę, przywraca włosom siłę i witalność. 29 zł za 1000 gram. Tutaj mamy 50, więc ze spokojem to przetestujemy. Pachnie pięknie, bo już czuję... nie wiem czym, ale trochę jakimiś perfumami jakby pachniała. I co też mi się podoba, że jest to 50 ml, a nie jakaś tam saszetka. Jest zakręcana w pudełeczku, spokojnie możemy to wziąć też na wyjazd, także tutaj dla mnie idealnie. Szkoda, że tego pudełka nie dostałam, nie wiem, jakoś w czwartek, w tamtym tygodniu, bo miałabym to wszystko właśnie na wyjazd, mogła sobie wziąć. No ale i tak super, bo właśnie na wyjazdy takie pojemności są fantastyczne. I ostatnia wisienka na torcie, Gosh pomadka. Tu mam, wkleję zaraz zdjęcie, jak ona wygląda na ustach, tylko ja ją teraz odpieczętuję. I jak wiecie, ja pomadki z Gosha uwielbiam, szczególnie te takie cienkie. Teraz dostałam matową pomadkę z Gosha na spotkaniu z Goshem. Także zobaczymy. Znaczy ja już wiem, jak te matowe pomadki z Gosha się... Ojejku. I to jest napisane, że to jest odżywcza pomadka do ust. Gładkie, jedwabiste, niesamowicie połyskujące usta. Dzięki dużej koncentracji pigmentu pomadka nadaje intensywny, kuszący, długotrwały kolor. 32 zł za 4 gramy i tutaj właśnie mamy produkt pełnowymiarowy. Ja mam w numerze 82 Exotic. O wow, o wow. Zobaczcie jaki kolor. Zaraz wam zrobię. O jest, jaka piękna. Zobaczcie na to. To jest koral. Przepiękny pachną. Ja uwielbiam te pomadki z Gosha i widzę, że ona naprawdę musi być mocna i wziąca. Tu wam wkleję na pewno zdjęcie, jak ona wygląda na ustach, ale jest przepiękna. To jest taki pomarańcz z odrobiną czerwieni, ale jest tam więcej pomarańczu niż czerwieni. Jak widzicie, bardzo ładnie się błyszczy. Tego super. Ja w ogóle się cieszę, że to pudełko jest robione z... Aha, i tu jeszcze pokażę, jakie są w ogóle piękne wiórki. One mi się bardzo, bardzo przydadzą do wielu zdjęć na pewno, bo są przepiękne. Także no, super. Jestem bardzo zadowolona, że to pudełko było z Hebe, bo właśnie w Hebe możecie dostać też kosmetyki, które nie są dostępne gdzieś indziej, typu Gosh, no w niektórych naturach jest, ale ciężko dostępny, typu właśnie Bandi, którego stacjonarnie raczej nie dostaniecie. Ja tego super, ja jestem zachwycona z tego pudełka. Wszystkie zdjęcia, przebitki na pewno już miałyście tutaj. Zapraszam oczywiście was na stronę Be Glossy. Tam wszystko na pewno doczytacie, możecie już doczytać na pewno jakieś opinie o tych produktach. No ja jestem zachwycona zawartością, bo jest zupełnie coś innego. Coś, co w innych pudełkach się nie zdarza, na pewno tutaj w porównaniu na przykład z Shiny Boxem, to tutaj naprawdę ten Gosh, ja jestem, wiecie, ten Gosh i Bandi to dla mnie już jest super, naprawdę strzał w dziesiątkę. Zobaczymy jak te plastry, zobaczymy jak to do stóp. Z tego się cieszę, że jest nacisk tutaj na włosy, na stopy, co myślę, że teraz w tym okresie jest idealne, no szczególnie stopy, dziewczyny, bierzcie się i dbajcie, bo za chwilę sandałki, meliski, jakieś baletki i musimy mieć ładne stopy, po prostu musimy o to zadbać. Także dbajmy o stópki. Naprawdę pudełko polecam, bo ono się już tam zwróciło. Chyba po jednym produkcie już się pudełko zwraca. Także na pewno warto, a szczególnie teraz to pudełko kupić. Także lećcie, dałam link na dole. Lećcie jeszcze i zobaczcie, czy jest, jeżeli wam się podoba, to bierzcie, bo tutaj dla samej pomadki Gosha warto wziąć to pudełko. Naprawdę jest super. I dla kosmetyku z Bandi. Także napiszcie, co myślicie o pudełku tutaj na dole. Zapraszam was na stronę Be Glossy, na mojego Facebooka, na Facebooka Be Glossy, na mojego bloga. Wszędzie was zapraszam. Wszystkie linki macie na dole. Pa, pa!